Sytuacja chorób zakaźnych w ciągu ostatniego stulecia zmieniła się bardzo. One odgrywają znacznie mniejszą rolę, jeśli chodzi o przyczyny zgonów, niż miało to miejsce na początku stulecia, a nawet zaraz po II wojnie światowej. Natomiast są nowe wyzwania, które w wielkim stopniu zależą od zachowań ludzi, od zwyczajów, obyczajów i technologii również w obsłudze pacjentów szpitalnych. W tej chwili szpitale mniej zakażają chorobami przenoszonymi z krwią, jak WZWB, WZWC, ale kiedyś transfuzje krwi były podstawowym czynnikiem przenoszenia tych infekcji. W tej chwili to się przeniosło właściwie poza bezpośrednią służbę zdrowia, która zajmuje się właściwie procedurami ze sprzętem sterylizowanym lub jednorazowym, ale ciągle są na przykład niektóre przychodnie dentystyczne, a szczególnie niemedyczne, jak salony piękności czy miejsca tatuażu, które nie przestrzegają do końca właściwie procedur sterylizacji i mogą stanowić zagrożenie. Innym takim czynnikiem, który zwiększa zachorowania na poważne choroby, to jest na przykład ciągle rosnąca liczba zakażeń HIV, ale związana z tym, że ludzie przestali się tak bać w związku ze skuteczną terapią i są mniej ostrożni również w kontaktach seksualnych, szczególnie w kontaktach mężczyzn z mężczyznami. I to powoduje ciągły wzrost tych zakażeń. One są leczone, my mamy mniej zgonów z powodu AIDS, ludzie lepiej znoszą tą chorobę, ale ciągle liczba zakażeń nie maleje i to jest bardzo też niepokojące. Bardzo boimy się teraz ruchów antyszczepionkowych. Mamy doświadczenie z wielu krajów, gdzie zaniedbanie szczepień spowodowało nawrót bardzo ciężkich chorób, jak polio w Tadżykistanie, czy krztusiec w Anglii, Szwecji, Japonii w latach 90. Jeśli przerwiemy szczepienia lub jeśli liczbę szczepień obniżymy poniżej progu odporności zbiorowiskowej, czyli takiego, który wygasza epidemię, to te choroby wrócą. To był wielki sukces, że myśmy się pozbyli przynajmniej zgonów z powodu wielu chorób, a niektórych chorób całkowicie w naszej części Europy. I powrót byłby dla nas bardzo niekorzystnym zjawiskiem zdrowotnym.